Radek Pogra z bloga radekpogra.pl. Witajcie. Wczoraj rozmawialiśmy na temat pierwszej części. Niestety wczoraj dla Was, bo ja te filmy nagrywam jedno po drugim, aby treść była lepiej spójna, bardziej sensowna, bardziej pozwalała Wam to złożyć w jedną całość. Ta część związana z wizerunkiem, ta część związana ze strojem, z tym jak strojem się dopasować do klientów albo jak ten strój wykorzystać do tego, aby Wasza pozycja w oczach klienta była lepsza, była mocniejsza, była budowała silniejsze skojarzenia, mamy już za sobą. Dziś porozmawiamy o drugiej części związanej z wizerunkiem handlowca. Tą drugą częścią nie jest to, jak wyglądacie. Tą drugą częścią nie jest to, czy jesteście ogoleni, czy macie wypastowane buty, czy macie założony krawat. Tą drugą częścią jest rzecz znacznie, znacznie ważniejsza. Tą drugą częścią jest sposób, w jaki Wy sami prezentujecie się na zewnątrz. Nie mówię tutaj o stroju, mówię tutaj o języku Waszego ciała. Ja staram się, podczas nagrywania tych filmów, staram się pokazywać Wam tą część mojego ciała, która daje pełną gestykulację. Czyli nie tylko samą gębę, która jest raz, że dość sporawa, więc nie najlepiej wygląda w bliskim kadrze, a dwa, sama twarz nie oddaje do końca gestykulacji. Nie mam aż tak dużych możliwości, żeby się daleko odsunąć, żeby tymi rękami pracować w całości, ale staram się co jakiś czas moje ręce Wam pokazywać, żebyście mieli pewne informacje, żebyście wiedzieli, że kiedy odpycham i blokuję, kiedy wskazuję prosto na Was, kiedy pokazuję jakieś relacje i tak dalej, kiedy te gesty pomagają bardzo dużo w rozumieniu treści, którą chcę Wam przekazać. I z tych samych rzeczy powinniście korzystać. Z widoku Waszej twarzy, z tego, jakie macie na tej twarzy emocje, jakie macie na tej twarzy, nazwijmy to, te niewerbalne przekazy. Czy jesteście pewni siebie, czy jesteście zadowoleni, czy czujecie się dobrze na swoim stanowisku, dobrze w swoim miejscu, czy może rządzi Wami strach, czy może jesteście gdzieś tam nie do końca zadowoleni z oferty, którą przynosicie. Te niewerbalne komunikaty, te rzeczy, których nie da się opisać słowami, a widać po prostu w Waszej postawie, widać w Waszym sposobie mówienia, widać nawet w tym, czy wysoko trzymacie głowę, czy zachowujecie się w sposób normalny, czy używacie otwartych, zamkniętych gestów. To są rzeczy, które dla klientów, nawet tych, którzy nigdy nie mieli szkolenia z mowy ciała, którzy nigdy nie mieli szkolenia zawierającego elementy komunikacji niewerbalnej, rzeczy bardzo czytelne, rzeczy bardzo jasne. Dlatego myślę, że w całym internecie jest tak dużo materiałów związanych właśnie z tą komunikacją niewerbalną, rzeczami związanymi z tonem głosu, sposobem mówienia, sposobem oddychania, że znajdziecie na ten temat znacznie więcej szczegółowych informacji niż w tym moim krótkim filmie. Ja natomiast chciałbym Wam powiedzieć tylko o kilku rzeczach, które w sprzedaży i w budowaniu relacji z klientem, w układaniu, nazwijmy tego, poziomu naszego względem człowieka, którym będzie coś miał od nas kupić, czy będzie chciał coś od nas kupić, jest bardzo istotne. Pierwszą sprawą jest Wasza twarz. Jest takie powiedzonko, że dla handlowca najważniejsze jest 4x20, czyli pierwsze 20 kroków, sposób w jaki on wchodzi do pokoju, czy jest wyprostowany, czy jest pewny siebie, co mówi jego ciało, co mówi jego postura. Następne 20, pierwsze 20 słów, czyli pierwsze 20 słów, które wypowiada. W moim przypadku jest to przywitanie, imię, nazwisko, natomiast bardzo często dobrze jest takie spotkanie z klientem zacząć od czegoś, co odnosi się do poprzedniego punktu Waszego programu. Jak mamy te 7 standardowych elementów związanych z procesem sprzedaży, od poznania klienta, rozpoznania potrzeb, budowania oferty, negocjacji itd., itd., to jeśli jesteście na punkcie trzecim, na budowaniu oferty, to odnieście się do tego, o czym mówiliście na etapie poznawania potrzeb. Panie Marku, przygotowałem tę ofertę specjalnie dla Pana, bazując na tym, co żeśmy rozmawiali o łódkach, o ciągnięciu przyczepy w przypadku samochodów, albo pod kątem tego, że skarżył się Pan na to, że Pański procesor w starym komputerze nie działał, jeśli sprzedajecie mu komputer czy telefon. To są rzeczy, które są bardzo istotne. Natomiast z tych wszystkich elementów najważniejsze, naprawdę najważniejsze, jest to, co pokazuje Wasza gęba. Jeżeli macie otwartą twarz, to znaczy uśmiechacie się, macie podniesione normalnie, naturalnie brwi, jeżeli wyglądacie jako osoby spokojne, jako osoby, które mają naprawdę poukładane swoje własne relacje z sobą samym w głowie, to ten wyraz Waszej twarzy, ta postura, to wykorzystanie pierwszych sekund podczas spotkania, nie tylko pierwszego spotkania, ale pierwszych sekund podczas każdego kontaktu z klientem jest bardzo ważne. Kontrolujcie swoją mimikę, spróbujcie popracować nad tym, choćby myjąc ręce w łazience w Waszej firmie, choćby myjąc ręce w firmie klienta, na przykład przed spotkaniem, czy czekając, aż on będzie już dla Was jakby wolny. Idźcie do łazienki, przy okazji sprawdźcie, czy włos się Wam dobrze ułożył, czy koszulę macie dobrze zapiętą, czy krawat ma dobrą długość. To są rzeczy, które bardzo często wkurzają. Ja sam jestem ofiarą własnego podejścia szybko, szybko, bo przy robieniu prawie 800 zdjęć do jakiejś tam sesji moich portretów, które miałem później wykorzystywać na stronie internetowej, nie zauważyłem tego, że mam nie do końca podciągnięty krawat. Nie zauważyłem tego, że drugi krawat zawiązałem sobie za długo i dynda on mi
znacznie niżej niż klam rapasa i wygląda totalnie kretyńsko. Efekt jest taki, że prawie 150 zdjęć poszło w diabły, po prostu nie nadają się do niczego. Dbajcie o takie szczegóły, takie rzeczy związane z wyglądem zewnętrznym mają znaczenie, ale wasza mimika, wasza pozycja, wasza postawa to znaczenie ma znacznie, znacznie większe. Druga sprawa, która się przydaje nie przy spotkaniach osobistych, a przy rozmowach telefonicznych, to jest pozycja waszego ciała. Bardzo często odbierając telefony od handlowców, bardzo często odbierając telefony od ludzi, których na przykład ja audytuję, kiedy wykonując badania tajemniczego klienta, dzwonię do różnego rodzaju firm, próbując sprawdzić, w jaki sposób poszczególni handlowcy, ludzie, którzy w danej firmie działają, czy na poziomie recepcji, czy na poziomie działu sprzedaży, czy działów obsługi później, ja mam wrażenie, że rozmawiają ze mną ludzie, którzy po pierwsze są wpatrzeni gdzieś w bok, w jakiś ekran komputera, po drugie siedzą chyba w takiej pozycji, po trzecie mają chyba 80 kg nadwagi, bo ich płuca są przygniecione brzuchem. I po czwarte to mają mnie tak głęboko w dupie, że nie chce im się ze mną rozmawiać. To jest przerażające. To jest przerażające, bo tak naprawdę dzisiaj przy takim zagęszczeniu usług, przy takim zagęszczeniu konkurencji na rynku, nie tylko konkurencji, które sprzedają wasz produkt, ale produktów, które wasz mogą zastąpić w każdej chwili, wy powinniście dbać o to, aby ten wizerunek w czasie rozmowy telefonicznej, aby ten wizerunek bardzo ograniczony, w ten bardzo, bardzo wąski kanał, który mamy do komunikacji i werbalnej, i niewerbalnej przez ucho klienta, był jak najlepszy. Jak zadbać o swoją rozmowę telefoniczną? Ano po pierwsze, wyprostować plecy. Nawet jeśli pracujecie w call center, jeżeli pracujecie w jakimś totalnie chorych warunkach, w gęsto ustawionych stanowiskach call centrowych, w takich, jak ja to nazywam, prairie dog land, czyli lesie piesków preriowych na open space, na którym jest głośno, na którym jest niekomfortowo, na którym nie ma grama prywatności. Zwróćcie uwagę, że jeżeli wyprostujecie plecy podczas rozmowy, jeżeli wasz kręgosłup wyprostuje się całkowicie, to cały ruch powietrza z płuc przez krtań, przez tchawicę, przez krtań do ust będzie dużo łatwiejszy, będzie dużo prostszy. To sprawi, że wasz głos będzie brzmiał pewniej, że wasz głos będzie brzmiał lepiej, to sprawi, że wasz głos będzie po prostu dużo lepiej odbierany przez rozmówcę. No i druga rzecz bardzo istotna. Podczas rozmowy telefonicznej, nawet jeżeli ona dotyczy totalnie gównianego tematu, którego naprawdę nie chcecie robić, ale zmusza was do tego wasza praca, zmusza was do tego umowa, którą podpisaliście, zawsze się uśmiechajcie. Głos wydalany przez uśmiechniętą gębę brzmi zupełnie inaczej niż głos wydalany przez zgaszoną twarz, bo to po prostu słychać. Te dwa narzędzia najważniejsze, mimika waszej twarzy, postura waszego, trzy w sumie, postura waszego ciała i głos w słuchawce telefonu albo podczas rozmowy, to są rzeczy, które są absolutną podstawą. Możemy o tym mówić więcej, ja zresztą mówię o tym więcej na moich szkoleniach, na warsztatach, które prowadzę, o rzeczach tak oczywistych jak podanie ręki do uścisku, o rzeczach tak oczywistych jak to, co zrobić ze swoją torbą, to, co zrobić z narzędziami, które przynieśliśmy, z jakimiś materiałami, które będziemy klientowi pokazywać, jak szanować własne rzeczy i tak dalej. To są sprawy, o których będziemy mogli mówić dużo więcej na szkoleniach, na warsztatach, które prowadzę, ale chciałbym, żebyście na te przynajmniej podstawowe sprawy związane z waszym wizerunkiem zwracali uwagę już dziś, nie czekając na warsztaty czy szkolenie. Tyle na dziś. Trzymajcie się, spokojnego dnia. Zaglądajcie na kanał YouTube'owy, na pierwszą część tego filmu. Zaglądajcie na kanał YouTube'owy, bo pojawią się jeszcze części następne. Zerkajcie na radekpogoda.pl i korzystajcie z tej wiedzy. Dzielcie się z nią, puszczajcie ją w świat. Dla mnie to największa satysfakcja, a dla wielu osób, które te informacje od was otrzymają, pewnie niemała pomoc w ich codziennej pracy i myślę, że będą wam za to wdzięczni. Komentujcie, subskrybujcie, wysyłajcie tą wiedzę dalej. Ja wam na dzisiaj dziękuję i do następnego. Cześć!